Dzień dobry Państwu. Otwieram 32. sesję 6. kadencji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. Nie wiem jak Wy, ale ja mam wrażenie, że chyba już jesteśmy u siebie. Jeszcze tylko jeden mały kroczek. Więc tym bardziej miło, że jest to moim zdaniem sesja historyczna, bo pierwsza w swoich murach. Tak pewnie będziemy to uważać. Bardzo serdecznie witam Zarząd Powiatu w składzie starosta bialski Mariusz Filipiów. Serdecznie witam. Czy Pan starosta słyszy nas? Dzień dobry Państwu. Witam wicestarostę Powiatu Białeckiego Pana Janusza Skulimowskiego. Dzień dobry Państwu. Witamy Pana starostę. Witam członków zarządu. Witam Mateusza Majewskiego. Dzień dobry Państwu, witam. Witam. Tadeusza Łazowskiego. Dzień dobry. Radosława Sebastianiuka. Dzień dobry Państwu. Miło mi jest powitać wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tomasza Bylinę. Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry Państwu. Drugi wiceprzewodniczący na razie jest nieobecny, chociaż na Komisji Budżetu godzinę temu był. Nie wiem, co się dzieje, ale będziemy na niego czekać. Szanowni radni, witam jeszcze naszych gości. Oczywiście witam skarbnika powiatu, panią Elwirę Charewicz. Dzień dobry Państwu. W naszej sesji uczestniczy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani Małgorzata Malczuk. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy panią Małgorzatę Ostrowską, dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Dzień dobry Państwu. I w dzisiejszej sesji ze strony prawnej pomaga nam radca prawny, pani Katarzyna Pajdusz, którą serdecznie witam. Dzień dobry. Z mediów, które biorą udział tradycyjnie w trybie zdalnym, mamy tutaj bezpośredni kontakt tylko i wyłącznie z Radiem Liper, które serdecznie witam. Witam również pozostałe media, które zapewne obserwują naszą sesję przez media internetowe. Na podstawie listy obecności, na 23 radnych w sesji uczestniczy 22 radnych, w związku z tym stwierdzam prawomocność naszych obrad. Tak, ale przejdziemy do przegłosowania. Potwierdzimy kworum elektronicznie. Proszę bardzo, potwierdzić kworum. Nie wzięło? Nie widzimy jeszcze radnej Czesławy Caruk, wicestarosta już jest. Nie widzimy jeszcze Arkadiusza Maksymiuka. Jest, dziękuję. Pana Daniela Dragana wcześniej nie było, nie zgłasza w każdym bądź razie, nie widać go było na Wiksim. W związku z tym stwierdzam prawomocność naszych obrad. Jeszcze raz powtórzę, w sesji uczestniczy 22 radnych. Przed sesją w sposób elektroniczny otrzymaliście Państwo porządek obrad. Czy są pytania do porządku obrad? Widzę, że zgłasza się starosta bialski Mariusz Filipiuk, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu zarządu powiatu bardzo proszę o wprowadzenie do porządku autopoprawek do projektu uchwały w sprawach zmian w budżecie powiatu bialskiego na 2021 rok i zastąpienie druku numer 236. Jak również zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bialskiego na lata 2021-2032 i zastąpienie druku numer
numer 235 lub numer 237. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto. Czy są jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad? Nie zgłasza się już nikt. W związku z tym przejdziemy do przegłosowania. Czy państwo radni wyrażają zgodę, aby zastąpić proponowane uchwały autopoprawkami przedstawione przez przewodniczącego zarządu pana starostę Mariusza Filipiuka? Przejdziemy do przegłosowania. Przegłosowania autopoprawki, druk numer 236. Kto z państwa radnych jest za włączeniem autopoprawki do dzisiejszych obrad sesji Rady Powiatu? Proszę przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że za wprowadzeniem autopoprawki głosowało 22 radnych. 0 sprzeciw, 0 wstrzymuje się i 0 brak głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że będziemy procedować dzisiejszą autopoprawkę w punkcie 5a. Zamiast druku 234 będzie druk 236. Przejdziemy również do potwierdzenia, czy państwo radni wyrażają zgodę na wprowadzenie autopoprawki drukiem numer 237, zastępując druk numer 235. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem autopoprawki, proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję. Czekamy jeszcze na autora autopoprawki, starostę Mariusza Filipiuka. Dziękuję panie starosto. Na podstawie głosowania stwierdzam, że za wprowadzeniem autopoprawki drukiem 237, zastępując druk numer 235, głosowało 22 radnych, 0 sprzeciw, 0 się wstrzymało. Stwierdzam, że autopoprawka została wprowadzona do dzisiejszej sesji i będzie procedowana w punkcie 5b. Teraz przejdziemy do przegłosowania całego porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Czekamy jeszcze na głos radnego Marka Sulimy. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 22 głosów za, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt trzeci. Otwieram punkt czwarty. Przyjęcie protokołu 31 sesji Rady Powiatu. Proszę bardzo, czy są pytania do protokołu? Nie widzę, w związku z brakiem pytań i uwag stwierdzam, że protokół 31 sesji został przyjęty. Zamykam punkt czwarty, otwieram punkt piąty. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach 5a. Zmian w budżecie powiatu białeckiego na 2021 rok, druk numer 236. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 236? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 22 głosów za, 0 sprzeciw, 0 wstrzymuje się. Przechodzimy do punktu 5b. Zmiany uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2021-2032, druk nr 237. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Szanowni Państwo, w tej chwili dołączy do nas radny Daniel Dragan. W związku z tym mamy dzisiaj pełny skład rady 23 radnych. Nie widzę żadnych pytań. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 237? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czekamy na radnego Arkadiusza Maksymiuka. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosów za 23, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6. Sprawozdanie starosty z pracy zarządu powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Sprawozdanie, szanowni radni, otrzymaliście. Czy są pytania do pana starosty, do zarządu powiatu? Witamy również pana dyrektora Jarosława Gajewskiego. Wszystko mamy na podglądzie. Witamy. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Nie widzę pytań do sprawozdania starosty. W związku z tym stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację. Zamykam punkt 6, otwieram punkt 7. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia. Szanowni Państwo, w związku z tym, że na Komisji Budżetu toczyła się intensywna dyskusja w sprawie kontroli z RIO, przedstawię taką informację na wstępie, bo wiem, że część pytań na pewno będzie dotyczyła tego. Natomiast w pierwszej kolejności chciałbym, czy oczywiście widzę osoby, które się zgłaszają, także spokojnie dojdziemy do tego momentu. Chciałbym tylko poinformować Państwa, że do Przewodniczącego Rady Powiatu wpłynęło pismo pana Artura Grzyba, dyrektora liceum ogólnokształcącego, który prosi tutaj o różne rzeczy przewodniczącego rady, ale z jedną rzeczą chciałbym tutaj od razu powiedzieć na wstępie, pan dyrektor w pierwszym zdaniu, w związku z nieudzieleniem mi głosu podczas sesji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w dniu 28 grudnia 2020 zwraca się z wnioskiem o. Chcę poinformować, że nie widziałem, żeby pan dyrektor zgłaszał się do dyskusji. Przejrzeliśmy również materiał wideo, którego też nie wynika, że pan dyrektor się zgłaszał. Więc panie dyrektorze, proszę tak nie pisać, bo to na samym wstępie, w pierwszym zdaniu pisze pan o nieprawdzie, do której dopuścił się przewodniczący Rady Powiatu. Ja sobie po prostu takie rzeczy nie życzę. Mógł pan to w bardziej grzeczny sposób przedstawić. Natomiast resztę pytań zostanie przekazanych Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Wydziałowi Spraw Społecznych do dalszego procedowania. I na pewno tok dalszy będzie. Ale tak nie pisze się oficjalnego pisma niezgodnego z prawdą. I myślę, że to nieładnie wygląda, że muszę się bronić na forum Rady Powiatu na sesji transmitowanej. Szanowni Państwo, teraz chciałbym poinformować Państwa o kontroli, która odbyła się w dniach od 28 września do 21 października 2020 roku w starostwie. Została przeprowadzona kontrola gospodarki finansowej przez Regionalną Izbę Obrachunkową zgodnie z artykułem 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych. W związku z powyższym w dniu 4 grudnia 2020 roku
wpłynął protokół pokontrolny, na który zgodnie z artykułem 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych starosta mógł zgłaszać zastrzeżenia w ciągu 14 dni od otrzymania wystąpienia, to jest do 18 grudnia 2020 roku. Dodatkowo na podstawie artykułu 9 ust. 3 ustawy o RIO w terminie 30 dni od otrzymania protokołu starosta zobowiązany jest zawiadomić izbę o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, to jest do dnia 4 stycznia 2021 roku. W związku z tym, że na wcześniejszym etapie nie było decyzji o tym, czy będzie składane do izby odwołanie, a także z faktem, iż dopiero w styczniu upłynął termin przedstawienia RIO wykonania zaleceń, a pismo przesłano do izby 31 grudnia 2020 roku, protokół pokontrolny nie był prezentowany Państwu Radnym w grudniu, zaś w tej chwili, zaraz po zakończeniu wszystkich procedur związanych z kontrolą, razem z pismem starosty o sposobie wykonania zaleceń został przekazany na ręce przewodniczącego w dniu wczorajszym, to jest 12 stycznia 2021 roku, wraz z załącznikami zalecenia pokontrolne RIO oraz odpowiedź starosty dotycząca sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych. Państwo radni, w związku z tym nie macie tego jeszcze dzisiaj w korespondencji, ponieważ pisma są obszerne i nie miałem czasu się zapoznać, a nie wysyłam Państwu pism, którymi sam nie miałem czasu się zapoznać. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i taki fakt po prostu miał miejsce. Więc tyle co do wytłumaczenia, sprostowania w związku z tą kontrolą. Do głosu zgłasza się w pierwszej kolejności członków zarządu. Panie przewodniczący, tak? Panie przewodniczący, mam taką prośbę, bo ja tu jestem 1500 km od Was. Tak. Wyrzutem tego narodu i chciałbym zająć głos, bo mogę zostać po prostu, no może przerwać w każdej chwili. No to poczekaj, panie radny, poczekaj, udzielę Ci głosu, dobrze. Ja ustalam kolejny, poczekaj, proszę bardzo. Włączyć, bo mam dalej pracę, bo... Okej. Okay. Proszę, udzielam głosu radnemu Markowi Sulimie. Proszę bardzo. Przede wszystkim dawno nie byłem ze względu na to, że może większość wie, jaka sytuacja jest w tej chwili, ale chciałbym Wam pogratulować, panie starosto, zarządowi, że podpisaliście tę umowę z budynkiem, że dotrzymuje Pan słowa odwrotnie niż ta łobuzeria cała, która dzisiaj rządzi Polską. Jestem tu świadkiem tego, jak ludzie są oburzeni. Tutaj nas pracuje setki ludzi, setkami, można już tysiące mówić, o tym, jak to widzimy, ten COVID cały, co tu się dzieje. Cieszę się, że powiat idzie w dobrym kierunku. Z Nowym Rokiem chciałbym Wam wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego i trochę lepszego życia niż w tej chwili mnie zgotowało te państwo moje, do którego dopóki będę rządzić, nie wrócę i nie będę już robił na nich, bo pracowałem prawie całe życie ciężko i widzicie, do czego doszło. Także no nie ma się z tym Nowym Rokiem czego cieszyć. Tutaj ludzie, którzy pracują, no mają o tym wszystkim swoje zdanie i widzimy, jak zmarnowano te pieniądze wszystkie, ile marnuje się jeszcze, ile się kradnie. Także, drodzy radni, cieszę się, że chociaż Wy tutaj jako powiat jeszcze prowadzicie to i uczciwie to, chociaż zarzucano wiele, tak jak Pan Przewodniczący mówi zaraz, może i z RIO będziemy szukać nie wiadomo czego. Niczego Państwo nie znajdziecie w tych rzeczach, bo rządzą powiatem uczciwi ludzie przez te lata wszystkie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Po prostu jestem załamany tym wszystkim, ale staram się walczyć o rodzinę, o to, żeby jakoś przetrwać ten ciężki czas. Mam nadzieję, że przyjdą lepsze czasy, że zmieni się to dziadostwo i zaczniemy znowu żyć normalnie, bo przez te wszystkie lata byłem, no, nie przebiłem, nie zmarnowałem. Dlatego nieraz nie ma mnie, przepraszam, no taka sytuacja, łączyć się próbuję nieraz, ale jest bardzo ciężko, bo to i praca, i tak dalej. Także wybaczcie, na razie zobaczymy, no dalej jak będzie. Jeżeli będzie trzeba, no
będę podejmował decyzję, że zrezygnuję, nie będę się wywiązywał z obowiązków, bo nigdy szują nie byłem, drodzy Państwo, i zaręczam Was i dumnie jestem, bo właśnie dzisiaj mam szczęśliwą rzecz, bo wystarczyło 2 miesiące mojej pracy, gdzie w tej chwili dzisiaj przekazał mój szef, że zatrudnia mnie i bardzo się cieszę, że przyjechałem. Także wszystkiego dobrego jeszcze raz i dziękuję. Przepraszam za emocje, zawsze zresztą one były, ale teraz są jeszcze ogromniejsze, bo sytuacja jest taka. Myślę, że będę tym wrzodem dla tej Polski, która doprowadziła taką sytuację. Nie mogę przeżyć jednego tylko. Jak widzieliście moje gospodarstwo, żebym jak dziad tutaj siedział i pracował na inne państwo, a nie mógł w swoim państwie żyć normalnie. To jest głupota, jak jeszcze w życiu nie przeżyłem. Wszyscy to są w szoku, bo pamiętają mnie z tych filmów, to ludzie mnie bardzo rozpoznali. Dużo miałem przez to kłopotów, bo każdy machał, jak zobaczył, oto ten rolnik z Podlasia. Myślę, że to białostockie. Także tak wam przekazuję tę sytuację, jeżeli będzie możliwość, znowu kiedyś się połącza. Ja będę zawsze się starał jeszcze o obowiązki tego pełnić. Dlatego, panie przewodniczący, jeszcze raz przepraszam, kiedy wybaczyć mi, kiedy nie mogę po prostu. No, są takie sytuacje. A wszystkim wam życzę wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę, panie starosto, z tego, że dotrzymał pan słowa z budynkiem. Zresztą jak z wieloma rzeczami, z drogami. Niech tam pan Bóg poprowadzi ten nasz powiat jeszcze bardziej ku lepszemu i żeby to się był, bo robimy to wszystko dla ludzi. Ludziom trzeba wiele. Dziękuję bardzo, przepraszam za takie trochę dłuższe, ale tyle was nie widziałem. Czasu cieszę się, że was widzę z daleka. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękuję, Marku. Serdecznie pozdrawiamy. Życzę ci naprawdę powodzenia i przyjdzie ten dzień, kiedy wrócisz do Polski i będziesz tutaj czuł się jak u siebie. No, każdy ma prawo odczuwać po swojemu i każdy walczy o swój los. Także jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy. Powodzenia w tym wszystkim i wiesz, że czekamy na ciebie. Tak jak na wszystkich 23 radnych, myślę, w naszym wspólnym powiatowym teamie. Dzięki jeszcze raz. Ad vocem do twojej wypowiedzi zgłasza się wicestarosta Jan Skulmowski. Mam nadzieję, że to ad vocem do tej wypowiedzi. Proszę bardzo, panie wicestarosto. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, ja jak zawsze podkreślam na emocjonalność wystąpień pana Marka, wstąpienia pana radnego, ale mam jednocześnie do pana uwagę, panie przewodniczący. Bardzo bym prosił, żeby pan reagował wtedy, gdy padają słowa powszechnie uważane za obraźliwe. Nie można dopuścić, żebyśmy emocjom dali upust w tak gwałtowny sposób. Życząc panu Markowi wszystkiego dobrego i żeby ta praca mu się jak najlepiej układała, albo żeby wrócił jak najszybciej tutaj, proszę jednocześnie, aby te normy zostały zachowane. Bardzo dziękuję. Dziękuję, panie starosto. Chciałem tylko powiedzieć, że każdy z was, każdy z nas ponosi pełną odpowiedzialność za swoje czyny i słowa. Sesja prowadzona jest na bieżąco. Sytuacja jest żywa, więc każdy za siebie odpowiada. Cenzorem nigdy nie byłem i nie będę. Natomiast gdy będą padały słowa wprost obraźliwe lub wprost uznane za wulgarne, oczywiście tak. Sam proces ekspresji każdego z radnych jest inny. Każdy ma różne powody i nie będę cenzurował, bo nie jestem w stanie na bieżąco tego robić. I tak sesję rady na raz obsługuje łącznie ze mną. 5 osób, które tutaj siedzą i tylko wsłuchują się w nasz oddech. A jeszcze cenzurować, wyłączać nie da rady. Także tyle mojej odpowiedzi. Dziękuję bardzo. A ad vocem jeszcze Marek Sumiał. Proszę bardzo, kolego radny. Panie przewodniczący, przepraszam, ale no, wymusił mi Janusz, już od dawna miałem mu powiedzieć. Powiem Janusz wprost, skąd masz wstydu oszczędź? Jest to żenująca jest ta twoja nieraz ta obrona tego całego syfu, który w tej Polsce jest w tej chwili. I te twoje mowy o tutaj, o tych pieniądzach. Panie przewodniczący, żebym pan przerwać tę wypowiedź. Po prostu jestem zszokowany, jeżeli powiat, który przez to Marię zamknij się już. Nie mogę wam nawet, po prostu jesteście tak obłudni, człowieku kochany, powiat, który został
tak pogrążony, 5300 gospodarstw, rolnicy w padaczce, a on nawet złotówki od wojewody nie dodaje. O czym wy mówicie? Mamy senatora, mamy premiera, mamy trzech posłów i my złotówki nie dostajemy. Ten powiat jest najbardziej porażonym powiatem, jaki w Polsce mógł dostać. I jeszcze Janusz w tamtej sesji jakieś tłumaczenia mówi, że myśmy 7 milionów dostali. Ludzie kochani, obudźcie się, przestańcie być obłudni, po prostu jakbym mógł, to nie wiem, jakbym właśnie nie nasłuchać normalnie. Wy jesteście, wy nie brońcie, ten mały człowiek was nawet nie słucha, co wy bronicie? Czy wy macie pojęcie, jak ludzie żyją? Co mówią ludzie o urzędnikach? A ty Marian wykrzykujesz, wyłączyć? Ty się wyłącz, człowieku! Ale kolego radny, kolego radny Markus Kolima, kolego radny Marek, mówię do ciebie, powiem tak, kolego radny, do Marka Solimy się zwracam. Marku, nie za wszystko są winni tutaj my i koledzy i tak dalej. Prosiłbym ktoś osobiście, żeby takich słów jak zamknij się już nie używać, bo to naprawdę to już nie przystoi nam radnym tak między sobą. Za sytuację nie odpowiada żaden z radnych powiatu, czy pan wicestarosta, czy pan starosta, czy ktokolwiek. Rozumiem emocje, ale no to już tak nie możesz mówić. Znaczy ja nie dopuszczę tego, żebyś mówił do kolegi radny zamknij się, bo każdy jest radnym, każdy ma swój honor, godność, a ja tu jestem po to, żeby taki słów, o to już będzie cenzura, Marku. Tak, będzie lepiej to świadczyło o tobie, o nas. Wiesz, nie ma powodu się obrażać nawzajem w ten sposób. Rozumiesz, Marku? Ma pan rację. Ja powiedziałem posadnie, zamknij się, ale dlaczego oni ciągle próbują właśnie bez tego słowa zamknij się, zamknąć mnie. To mnie oburza po prostu. Rozumiem. Nie może być tak. On krzyczy, wyłącz go. Niech siebie wyłączy, po prostu. Ja tak nie... Panie przewodniczący, wyjątkiem formalne. Panie przewodniczący, również ile razy można udzielać głosu ad vocem? Proszę uporządkować tę sytuację, bo naprawdę jest duża kolejka, to jest po pierwsze. Dziękuję za podpowiedzi. Nie udzieliłem nikomu głosu poza Markiem Solimą. Nie udzieliłem nikomu głosu, jeszcze raz przypominam, poza Markiem Solimą. Nie dopuszczę do takiej sytuacji. Nie udzieliłem nikomu głosu, ja was w ogóle nie słyszę, was nie ma w tej chwili. Proszę się zgłaszać, do każdego dojdzie kolejka. A Marek Solima jest? Marek Solima jest, udzieliłem mu głosu i to jest moje prawo. Leży pewnie z gęby. Dziękuję panie Marku. Jeszcze ad vocem wicestarosta Janusz Kulimowski. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, może nie tyle ad vocem, ja proszę o z wnioskiem formalnym o przerwę, proszę dobrze? Ale nie o przerwę prosimy. Dobra. Wniosek formalny musi być przegłosowany. To chwileczkę potrwa, musimy się przygotować do głosowania. Dobrze, przechodzimy do przegłosowania wnioskiem formalnym w sprawie przerwy. Tylko chciałbym jeszcze się dowiedzieć, proszę o procedowanie, jak długiej przerwy. Przewodniczący, proszę o 10 minut. 10 minut? Tak. Dobrze, dziękuję. Przejdziemy do przegłosowania wniosku formalnego złożonego przez wicestarostę Janusza Skulimowskiego o dokonanie przerwy w obradach 10-minutowej. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęcie wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciw?
Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jeszcze brakuje głosu pani Czesławy Caruk i Emila Boguckiego. Emila jeszcze brakuje. Radnego Emila Boguckiego. Nie ma? Czy pan Emil nas słyszy? Czy pan Emil nas słyszy? Nie słyszy, więc uważam za nieobecnego. Dziękuję. Za wnioskiem głosowało 11 radnych, przeciw 9, 2 się wstrzymało. Stwierdzam, że przegłosowaliśmy 10-minutową przerwę. Proszę bardzo, przerwa.
Szanowni Państwo, przerwa 10-minutowa minęła. Jest 12:45. Wznawiam obrady. Przypominam, że jesteśmy w punkcie 7 sprawy bieżące. Zgłoszenia do dyskusji o głos prosi w kolejności radny Marian Tomkowicz, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego radny. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka rado, panowie starostowie, szanowni państwo. Chciałbym z taką pretensją lekką do pana przewodniczącego wystąpić, że nie powiadomił pan przewodniczącego komisji rewizyjnej o tym, że jest wystąpienie pokontrolne regionalnej izby urzędniczej. O tym trzeba się zwiączać. O wystąpienie wpłynęło do starostwa 4 grudnia i pan je także otrzymał do wiadomości. Można było powiadomić, w różnych rzeczach pan powiadomił, nie o wynikach kontroli, wiadomo, że... Kolego radny, poczekaj chwileczkę, dalej będziesz kontynuował. Ja chcę mi powiedzieć... Ale poczekaj, to się tylko powiem, żebyś nie pasył się nade mną. Ja tą informację otrzymałem wczoraj późnym popołudniem. Gdybym otrzymał to nadwczoraj rano czy przedwczoraj, na pewno by wam udzielił. I tylko tyle mojego wytłumaczenia. Przepraszam. Proszę bardzo. W wystąpieniu pokontrolnym ostatni werset do wiadomości Rada Powiatu Bielskiego. Pan jednocześnie to otrzymał do biura rady. Razem z panem starostą. Kiedy? Można było, jeśli nawet nie chciał pan na sesji tego zrobić, to jakoś poinformować, że jest coś takiego. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ zostałem zaskoczony przez dziennikarza, który do mnie zadzwonił i zapytał, jak ja oceniam wyniki kontroli. Powiedziałem, że ja nic nie wiem o takiej kontroli. Chciałbym tutaj też, nic nie wiem o takiej kontroli, zapytam na sesji i taką myśl powiedziałem dziennikarzowi, że uważam, że radni powinni zostać powiadomieni. Teraz chciałbym także wyrazić tutaj, ponieważ jestem przy głosie, oburzenie, w jaki sposób moje słowa, co prawda tylko 3 zdania, ale zostały zmanipulowane przez piszącego dziennikarza. Jeśli ja powiedziałem, że nic nie wiem o kontroli, to nie mogłem powiedzieć tak, jak dziennikarz napisał, cytuję, miałem jakoby powiedzieć, przecież pismo powinno wpłynąć do rady, przecież powinno wpłynąć do rady pismo wysłane 1 grudnia z Rio. Skąd ja mogłem wiedzieć, że 1 grudnia z Rio, jeśli powiedziałem, że nie wiem o kontroli? Ja dopiero sobie to wystąpienie pokontrolne ściągnąłem na komputer po tej rozmowie z panem dziennikarzem. I następnie dziennikarz napisał, że jeśli wyniki kontroli były dobre, jakoby ja miałem to powiedzieć, to urzędnicy powinni się pochwalić. To nie jest mój styl, ja także byłem takim urzędnikiem i ja nie mówię pogardliwie o starostach urzędnicy. Jedyna prawda, która jest napisana w tych 3 zdaniach, to, że zapowiedział, że na najbliższej sesji w czwartek zapyta o te kontrole. Więc tutaj, panie przewodniczący, pan nas informuje tylko tyle. Ja nie mówię o zaleceniach pokontrolnych i tak dalej. Oczywiście z protokołem pokontrolnym się zapoznam. Mam prawo się zapoznać. Wiem, że kontrole regionalnej izby obrachunkowej są kompleksowe, ale są to są, że tak powiem, co 4 lata, to jest normalne, że takie kontrole są przeprowadzane, to jest nic nadzwyczajnego. Ja o tym wszystkim wiem, ale rzeczywiście zaskoczył mnie człowiek, dziennikarz mnie zaskoczył, było mi przykro z tego powodu. Tylko tyle chciałem powiedzieć, ale też apelować do kolegów radnych, ponieważ ja niby już tyle mam lat doświadczenia w samorządzie, a dałem się nabrać w życiu. Ta rozmowa trwała pół minuty dosłownie, już tam byłem na dworze i w życiu bym nie pomyślał, że na tą rozmowę będzie się ktoś powoływał, przeinaczając, znaczy może nie przeinaczając, ale zupełnie inne zdania do swoich tez dobierając. Także tutaj to też, no musiałem o tym powiedzieć publicznie, bo nie mam jak się bronić, bo nikt nie zapytał autoryzacji. No na przyszłość to trzeba uważać. Natomiast ja tutaj nie mówię nic o wynikach kontroli, o zaleceniach. Przeczytałem dokładnie ten dokument, to jest ogólnie dostępne, to nie jest żadna tajemnica, przecież on wisiał na stronie Rio, więc to nie jest żadna tajemnica, tak samo był w pańskim biurku, panie przewodniczący. Dziękuję. Dziękuję. Do informacji, do wiadomości wszystkich państwa bez wyjątku. Też uważam, że radni powinni być informowani o wszystkich sprawach, a szczególnie o kontroli. Kontroli czy to starostwa, czy to dotyczących wszelkich innych wydatków.
nad którymi my, radni, mamy pieczę, tak w cudzysłowie powiem, czyn, wpływ. Nie wiem, skąd się bierze w koledze radnym, że nie wierzy mi w moje słowa. Informuję jeszcze raz i oświadczam, że informacje o kontroli, o wszelkich wynikach powziąłem dopiero wczoraj, późnym popołudniem i nie miałem czasu się osobiście zapoznać. To, że informacja płynęła do mnie wczoraj, a nie być może kilka dni wcześniej, jest to pewne mała niezręczność, która się wkradła w cały proces kontroli, wystąpień pokontrolnych, zaleceń i tak dalej. Ale chciałbym tylko radnym powiedzieć, bo także ja tutaj absolutnie mówię to, co jest i na pewno bym tą informację dla pracowników Biura Rady kazał umieścić i nie ma tutaj żadnych tajemnic, absolutnie żadnych. I gdy się zapoznacie, to przecież do tematu zawsze można wrócić publicznie. Przykro mi, że kolegę postawiono w takim świetle, że prasa postawiła, że włożyła w usta coś, czego kolega nie powiedział, czego nie wiedział, ale ja również zapoznaję się dopiero od wczoraj. Naprawdę jeszcze nad połowę nie przeczytałem, bo to się czyta bardzo powoli, ze zrozumieniem, to naprawdę trzeba po kilka razy. To są sprawy, wiecie, jak napisane, jakim językiem. Natomiast chciałem powiedzieć tyle, że żebyście sobie zdawali sprawę, że być może umknęła ta drobna sprawa, przepraszam, nie drobna, ta sprawa umknęła wśród wielu spraw od października. I teraz posłuchajcie dobrze, od października Wydział Skarbnika Powiatu brał udział w 17 zarządach, w 6 sesjach, w 32 komisjach. I być może takie małe przeoczenie, niedopatrzenie dużej sprawy, ważnej sprawy dla powiatu, tak się po prostu wydarza. Jak sobie to uzmysłowimy, jak ludzie ciężko pracują w wydziałach merytorycznych, stosy papierów, kiedy normalny projekt budżetu czy uchwały budżetowej za chwilę jest autopoprawką, to jest razy dwa. 6 sesji, 17 zarządów, wszędzie był tam skarbnik powiatu, który tymi sprawami się zajmuje. I być może umknęło coś. I już się nie pastwijcie na nikim, bo nikt tutaj nie zawinił, nikt nie miał tutaj złej woli. A całą informację otrzymacie, tak jak powiedziałem, łącznie z zaleceniami pokontrolnymi, łącznie z odpowiedzią pana starosty, bo tutaj nikt nic nie ukrywa. Sam jestem ciekaw, co jest napisane na końcu, bo jeszcze nie doszedłem. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu radnemu Wojciechowi Miturze. Proszę bardzo, kolego radny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, słychać mnie? Słychać. Dobrze. Szanowni państwo, jako porozumienie samorządowe niepokoi nas troszeczkę ostatnio niepokoi informacje, które dochodzą z powiatu radzyńskiego o wykryciu tam nowych ognisk ptasiej grypy. Szczególnie, że część obszarów objętych tak zwanych zapowietrzonych no dotyka również nasz powiat, tak? Szczególnie tutaj gminę Drelów, no w której jest sporo tych gospodarstw, które zajmują się, że tak powiem, hodowlą drobiu. No a z drugiej strony mamy też przy gminie Drelów gminę Międzyrzec-Podlaski, która również ma tą produkcję rozwiniętą. W związku z tym moje pytanie do pana starosty, czy w związku z tymi informacjami odnośnie tych nowych ognisk ptasiej grypy, czy my jako powiat podjęliśmy już jakieś działania, no nie wiem, profilaktyczne, czy to z Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym, czy to z rolnikami, czy z innymi instytucjami, żeby temu, no nie wiem, jakąś profilaktykę wprowadzić, czy monitorować to zjawisko, no żeby się nie skończyło tak jak wcześniej z ASF-em. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. Czy pan starosta zgłasza się do głosu? Proszę bardzo, panie starosto, udzielam głosu. Panie starosto, udzieliłem panu głosu. Mikrofon. Panie starosto, udzieliłem panu głosu, proszę bardzo, na zapytanie radnego Wojciecha Mitury. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Odpowiadając na pytanie radnego Mitury, tak, jesteśmy w ciągłym kontakcie z powiatowym lekarzem weterynarii, z panem doktorem Bańko.
Odbyliśmy kilka rozmów w tej kwestii. Podjęte zostały działania na terenie gminy Drelów, czyli w tym obszarze, który jest zagrożony. Zostały na naszych drogach rozłożone maty dezynfekcyjne. Takie było zalecenie lekarza i to zostało wykonane. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie starosto. Mam nadzieję, że pan radny otrzymał wystarczającą odpowiedź. Do głosu zgłasza się radna Czesława Caruk, której udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego radna. Szanowny panie przewodniczący, panowie burmistrzu Rado, szanowni państwo. Ja mam pytanie do pani dyrektor Małgorzaty Ostrowskiej z Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Powiatowego. W sprawie przeprowadzonej inwentaryzacji, modernizacji, aktualizacji, ewidencji gruntów i budynków w gminie Janów Podlaskim w ubiegłym roku. Mieszkańcy mają wiedzy, nie są niebezpieczni na mapie. Masz już gdzieś dwa razy włączony. Koleżanko radna, masz coś jeszcze włączone równolegle, bo twój głos się sprzęga w twoim pokoju i do nas dochodzi tylko, przepraszam, pisk, jazgot taki. Nie mam komputera. Ani komórki nie ma? Rozumiem, ani komórki nie ma gdzieś włączone, bo coś pokrywa się, że po prostu słabo słychać. Dobrze, próbuj dalej. Więc po prostu ta aktualizacja, która była w każdym roku. I mieszkańcy nie mają informacji, wiedzy na e-mapie, zaglądają na e-mapę i widzą, że tam po prostu są naniesione zmiany, z którymi nie do końca się jakby zgadzamy. Obok, no i w związku z tym, że za chwilę będziemy mieli w nowym roku nowe podatki. Ktoś ogląda nasze naliczane. I w związku z tym otrzymałam od mieszkańców naszej gminy wiele. Czy pani się zgłasza z troską? A pytania są następujące. Ty się widać, tak? Czy pani Ostrowska się nie zgłosiła? Na budowane role inwestycyjne. Czy jest możliwość w jakiś sposób oraz podpiegiem do kiedy? Koleżanko radna, ja nie wiem, jak tam pani dyrektor słyszy, ale ja po prostu co drugie słowo słyszę. Albo ktoś w domu ogląda YouTube za ścianą być może, bo naprawdę sprzęga się. Ja nie wiem, czy pani dyrektor po prostu będzie mogła udzielić odpowiedzi. Może coś, a może głośniki pani troszeczkę przyciszy, koleżanko przyciszy. Koleżanko. Postaram się udzielić odpowiedzi, jeżeli nie słychać, bo tutaj wcześniej pani radna sygnalizowała ten problem, więc może... Dobrze, pani dyrektor, to dobrze, to niech pani radna, koleżanka radna zakończy, jeżeli... Pani dyrektor wie, o co chodzi, to nam przy wytłumaczeniu zrozumie treść pytania. Także proszę bardzo, jeszcze raz udzielam głosu koleżance radnej Czesławie Caru. Proszę bardzo, kończ. No ja bym poprosiła panią dyrektor, ponieważ wiem, że dotyczące naszej gminy, pytania naszej mieszkańców. Dobrze, dziękuję. Nawet w tej części wiesz, zrozumiałem tylko, że ja bym prosiła. Dobrze, to udzielam głosu pani dyrektor Małgorzacie Ostrowskiej, która zgłasza się do odpowiedzi i która już pewnie zna problem, który koleżanka radny tutaj, radna poruszała. Proszę bardzo, pani dyrektor. Pani radna, witam państwa. Pani radna zorganizowała potem mieszkańców gminy Janów. Tutaj postaram się odpowiedzieć w skrócie odnośnie procedury, jaka była wykonywana w ubiegłym roku. Jakie działania mogą podjąć mieszkańcy Polski? Zgodnie z przepisami ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, pięcie mniej do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów należy modernizacja ewidencji budynków. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jest podziała akcesu działań technicznych modernizacyjnych administracyjnych podejmowanych przez starostę w celu uzupełnienia bazy danych ewidencji i utworzenia pełnego zakresu zastosowania wersji analogowych do testów cyfrycznych. W przypadku wykonywania prac geodezyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów mamy do czynienia z zamówieniem publicznym, który starosta w ramach projektu e-geodezja
przeprowadził i w ramach którego wyłączony został wykonawca, który przystąpił do wykonywania prac. Jeżeli właściciel w toku postępowania modernizacyjnego udokumentował, że prowadzi gospodarstwo rolne, to uwzględniając ten fakt, organ, czyli prowadzący tutaj gminy starostwy, może dokonać modyfikacji kwalifikacji określonego przez rolę do użytku kursowego. Taki zakres uprawnień będzie przechodził organowi również przy uwzględnieniu uwzględnieniu modernizacji ewidencji budynku. Czyli zainteresowana osoba podczas wyłożenia projektu może kwestionować ustalenia wykonawcy i wnosić uwagi. Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ze członków zainteresowanych osób gminy Janów Podlaski odbyło się w terminie od 26 października do 16 listopada 2020 roku w godzinach od 7.30 do 15.30 w województwie 16. Był to okres 14 dni. Poinformowano mieszkańców czasu odbyło poprzez zamieszczenie informacji na stronie gminy starostowego, wywieszone to zostało w urzędzie gminy, przesłane do pobytów, jak również do parafii z terenu gminy Janów. Podczas wyłożenia można było składać zastrzeżenia do projektu modernizacji. Zgodnie z przepisami ustawy o zdrowo-wolnym fotograficznym, wypoważnienie pracownik starostwa powiatowego posiadający uprawnienia przy udziale wykonawcy w terminie 15 dni po ustawie terminu wyłożenia, czyli tych 14 dni, które przedstawiciel wykonawcy wykładał projekt modernizacji, rozstrzyga zarzuty do projektu modernizacji o wszystkim ułożeniu zgłaszającego uwagi o sposobie i trybie załatwienia tej sprawy oraz zapisów do stosownych protokole. Pracownik organu dokonywał analizy przekazanego z tyłu danych przez kontakt zgłoszonych zarzutów. Przekazał, kiedy zgromadzone materiały, w tym przekazane operatywnych oraz zarzutów i stan dokumenty świadczyły o odmiennej od wykazanej treści ewidencji projekt operatu mógł zostać zmodyfikowany w taki sposób, że uwzględniał uwagi wnioskodawcy lub został ustawiony w skrajnie przez pracę modernizacji. Po tym terminie zastrzeżeń dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu stają się danymi ewidencji i podlegają ujawnieniu w bazie danych. Informacje o tym starostwa ogłasza w dniu urzędowym województwa Pani dyrektor, muszę powiedzieć, że naprawdę i panią źle słychać. Po prostu się też coś nakładają jakieś głosy i tutaj nie słyszę. Nie rozumiem, co pani odpowiada na połowę przynajmniej rzeczy. Może coś tam poprawić. Może ta odpowiedź będzie na piśmie, bo nikt nie słyszy. Ja tak myślę, panie wicestarosto, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby udzielić odpowiedzi na piśmie pani radnej, koleżance radnej, bo naprawdę tutaj wsłuchiwałem się bardzo i nie ma szans zrozumieć odpowiedzi. Dosłownie co trzecie słowo, co drugie, ale nawet sedna sprawy nie zrozumiałem. No to nie ja zadawałem pytanie, ja rozumiem, że koleżanka radna Czesława również nie słyszała, skoro tutaj w centrum, skąd jest sesja transmitowana, nie słychać. Możemy tak się umówić? Pani dyrektor, koleżanko radna? Halo? Bardzo proszę. Radna Czesława Caruk, tak się odzywa w tej chwili? Tak, bardzo proszę o pisemny. Dobrze. Pani dyrektor, nie wiem, czy pani słyszała, koleżanka radna mówi, że będzie zadowolona z odpowiedzi na piśmie, bo też nie słyszy, nie rozumie. Coś się dzieje dzisiaj z przekazem głosu. Obraz jest dobry, ale z głosem jest coś źle. Czy pani dyrektor słyszała, co mówiłem? Pani dyrektor?
Pani dyrektor? Tak, słyszałam. Aha, dobrze, no to prosimy bardzo, żeby pani udzieliła na piśmie i będzie wszystko jasne i to pójdzie do informacji też radnych i każdy będzie się mógł zapoznać z odpowiedzią, bo naprawdę słyszalność po prostu w skali od 1 do 10 to 1. Słabo. Dobrze, dziękuję. Zamykam głos Czesławy Caruk, otwieram, o głos prosi ad voce Marian Tomkowicz. Proszę, kolego radny, udzielam głosu. Panie przewodniczący, jeśli mnie słychać... Słychać dobrze, słychać dobrze. Dobrze, to ja w dwóch zdaniach nawiążę, nawiążę do tego problemu ostatniego, jeśli słychać. Tak. No to, że do tego czasu, no może nie do tego, ludzie płacili podatek za działki, często na wsiach, w gminach wiejskich, jako podatek rolny od tych działek budowlanych. Natomiast prawo jest takie teraz, że jeśli ktoś nie ma gospodarstwa rolnego, to są zupełnie inne stawki za działki budowlane, za teren. To duże stawki. I starostwo musi to dostosować. I oczywiście to się wiąże z wyższymi podatkami. To chodzi o tych, którzy nie są rolnikami, a którzy muszą płacić podatki. I jeśli ktoś buduje nowy dom, to jest robiona na koniec inwentaryzacji. Dostanie pozwolenie na użytkowanie. Jest mu wszystko naliczone, wszystkie powierzchnie, także powierzchnie grupowane i to wszystko idzie do starostwa i płaci podatek podatkowy. Jeśli to jest taka sprawa także z punktu widzenia tych, którzy płacą podatki podatkowe, wysokie podatki od powierzchni, no to jak oni się czują w stosunku do tych, którzy wcześniej budowali się, nie są gospodarzami, nie są rolnikami i mają jeszcze niezinwentaryzowane te swoje powierzchnie, czy tam budynki gospodarcze, które też podlegają podatkom. To jest taka sprawa, powiat musi to robić, ale to się wiąże niestety z wyższymi podatkami, ale to niestety nie jest wbrew prawu. Dziękuję. Dziękuję za bardzo trafną podpowiedź i ja teraz przynajmniej wiem, o co pani koleżanka radna pytała, a jak na pytanie odpowiada pani dyrektor, bo ciebie, Marian, było bardzo dobrze słychać. Dziękuję bardzo. O głos prosi radny Arkadiusz Maksymiuk, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego radny. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja wstałam w do mnie pytanie? Za to, że udało się w budżecie umieścić planowany projekt przebudowy mostu w Perkowicach. I muszę państwu powiedzieć, że minioną sobotę jeździłem, zrobiłem stosowną dokumentację fotograficzną i tam naprawdę wyraźnie widać, że to wszystko się chyli i nie wiadomo, kiedy się po prostu może nawet i zawalić. Zależy to od wody, od wielu innych czynników, które czy czasem może ktoś jeszcze najechać na to w ciężkim jakimś towarze. To jest jedno. Drugie, to dziękuję za ten również ruch wykonany w kierunku ciągu rowerowo-pieszego w Czosnówce. Bardzo wdzięczni są mieszkańcy za to, że w tym kierunku Rada Powiatu prowadzi ustalenia. Chcę jeszcze nadmienić po tej troszkę dyskusji, która była, że szanowni państwo, jako i radny powiatu i mieszkaniec, jako prowadzący gospodarstwo również, w pełni solidaryzuję się z bólem i uwagami Marka Suliny, który co prawda z zagranicy, ale naprawdę widać, że cały czas tam przebywa z bólem. To jest sytuacja, która urodziła się w chwili, kiedy mamy na naszym terenie nie tylko w tej chwili tą nieszczęsną epidemię, pandemię, ale również wcześniej. To jest jakiś ciąg zdarzeń. To jest ciąg zdarzeń, który prowadzi naprawdę nie tylko do wyniszczenia, ale i do destrukcji. Widzę, co się dzieje w gospodarstwach. Dzisiaj już tylko parę kurek może gdzieś tam biega u ludzi, parę królików
i wszystko niestety musi się zaopatrywać w sklepach wielopowierzchniowych, bo na własny użytek nawet to wszystko jest utrudnione. Powiem Państwu tylko jeszcze tyle, że ubolewam nad tą sytuacją, która w tej chwili jest, bo my nie jesteśmy tak naprawdę informowani o faktach, tylko wszędzie na okrągu jesteśmy straszeni. Media wszędzie nas tylko straszą. Tak być nie może. Nie ma żadnej dyskusji jakiejś merytorycznej o faktach, o statystykach, tylko jest ciągle straszenie. I to się często odbywa w niezgodzie z przepisami prawa. Telewizja jak gdyby wyznacza swoje prawo, które mamy my jako mieszkańcy przestrzeni. Ja myślę, że nie damy się jakoś do końca temu wszystkiemu otumanić, tego słowa użyję, i w końcu i rozsądek, i wspólne rozmowy, a przede wszystkim jakaś pomoc opatrzności, na którą bardzo liczę, tą całą sytuację uzdrowi. Z mojej strony wszystkich Państwa pozdrawiam w nowym roku, również mieszkańców powiatu bielskiego, życzę przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i silnej wiary w to, że Pan Bóg nam pomoże. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. Mam tylko jedno pytanie. Rozumiem, że ta część wypowiedzi, druga część wypowiedzi to było raczej oświadczenie takiej w sprawach bieżących. Natomiast ta pierwsza część to było pytanie, czy było też oświadczenie, bo nie bardzo zrozumiałem. Ta pierwsza dotycząca mostów per COVID, czy po prostu określenie sytuacji, jaka tam jest. Co to jest? Sytuacja jest bardzo zła. Bo... Ja wiem, ale czy to było pytanie od kolegi, czy to było tylko takie jakby oświadczenie, opisanie sytuacji? Informacja o tym, że dobrze, że to robimy, że dobrze, że w tym kierunku idziemy, bo tam już po prostu to wisi na włosku. Okej, czyli bez konieczności odpowiadania, bo nie widzę, pani będzie dzisiaj podłączona do naszej sesji, więc nie słyszała nawet tego, pewnie zapozna się dopiero po sesji. Pani dyrektor zna sprawę, także... Wiemy, że zna, ale dzisiaj w tej chwili nie ma możliwości się odniesienia. Dobrze, dziękuję. A nie, nie ma, halo. A jest, ale nie widzimy pani dyrektor na monitorku, że jest... Nie widzicie? O, teraz widzimy, ale przed tym patrzyliśmy chwilę temu... No, cichutko się przysłuchiwałem. Aha. To, co pan radny mówi o Perkowicach, to ja już słyszę, nie wiem, na dwóch sesjach, na komisjach, to ciągle to pytanie wraca, ale wiemy o tym, że w budżecie mamy zagwarantowane 60 tysięcy na opracowanie dokumentacji. I chyba radny chciał tylko tyle usłyszeć, pani dyrektor. Próbowali gdzieś sięgać po środki, także temat jest, już mówię, kilka razy była udzielana odpowiedź. Dziękujemy za konkretną... Podziękowanie, że w tym kierunku idziemy. A, no to może, bo z dokumentacją na Czosnówkę też jest już jeden przetarg, nieważliwy. Teraz ogłaszamy drugi przetarg, chcemy z remontem mostu, składką, no i zabrakło pieniędzy. Zobaczymy, jak przy następnym ogłoszeniu, jak będzie się sytuacja miała, czy trzeba będzie zwiększać, czy się więcej chętnych znajdzie. Także raz przetarg już się nie udał, rozstrzygnęliśmy, to nieważliwe. Dziękuję. Dziękuję za głos pani dyrektor, dziękuję za głos koledze radnemu. O głos prosi, zgłasza się do dyskusji wiceprzewodniczący rady Tomasz Bylina, któremu udziela głosu. Proszę bardzo, kolego radny. Panie przewodniczący, dziękuję za udzielenie głosu. Mam pytanie do pana starosty, do zarządu. Otóż, proszę państwa, jakiś czas temu zostaliśmy poinformowani SMS-em, później mailowo, na naszych tabletach o dwóch informacjach. Pierwsza informacja, powiem tak lakonicznie w skrócie, słuchajcie, drodzy radni, jest możliwość zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Później po kilku dniach ta informacja została zdementowana. Nie, panowie radni, takiej możliwości nie ma. I w związku z tym mam pytanie. Jako że obserwujemy, słuchamy w mediach publicznych taką burzę, prawda, odnośnie poza kolejkowców, komu się nie należy w danej chwili, w tej grupie, powiedzmy zero. W związku z tym mam pytanie, czy pan starosta, czy członkowie zarządu, czy radni, czy w ogóle pracownik, pan sekretarz, czy pracownicy z naszego starostwa powiatowego już otrzymały to szczepionkę, zostali zaszczepieni. Krótkie pytanie i proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję koledze radnemu. Czy pan starosta Mariusz Filipiuk chciałby odpowiedzieć w tej chwili, albo ktoś z zarządu powiatu? Proszę bardzo, zgłasza się pan starosta, udzielam głosu. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję. Coś tutaj kamerka się wyłącza. Ale już widzimy. Widzimy. Bardzo dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu, odpowiadając na pytanie radnego Tomasza Dyliny. Tak, proszę państwa, takowa informacja do państwa trafiła. Skontaktował się ze mną dyrektor szpitala powiatowego pan Marek Zawada z taką informacją, że konsultował tę informację z Narodowym Instytutem Zdrowia i że radni mogli zostać objęci tymi szczepieniami. Stąd następnego dnia przekazaliśmy taką informację dla państwa, no ale niestety kolejnego dnia była druga informacja. Narodowy Fundusz zmienił jakieś stanowisko w tej sprawie i stąd poinformowaliśmy państwa, że takie szczepienia nie są możliwe. Jeżeli chodzi o pytanie na temat szczepień, to ja odpowiem w tym momencie za siebie, bo nie wiem, jak inni członkowie zarządu. Ja oczywiście z takiego szczepienia nie skorzystałem. Czekam na właściwą kolejkę, bo uważam, że są osoby chyba w chwili obecnej bardziej potrzebujące, osoby starsze, które są w większej grupie ryzyka. Także tyle w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, jeśli mogę, bo to dotyczyło zarządu. Zaraz. Panie starosto, ad vocem zgłasza się członek zarządu Mateusz Majewski, któremu udzielam głosu. Niech pan starosta się zgłosi. W tej chwili Mateusz Majewski. Proszę bardzo, kolego radny. Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Ja oczywiście odpowiem też również za siebie, podobnie jak pan starosta. Ja również nie skorzystałem z takiej możliwości i nie zdecydowałem się na poddanie szczepieniu, również wychodząc z założenia, podobnie jak pan starosta, że są osoby bardziej potrzebujące takiego szczepienia w chwili obecnej. Także tyle z mojej strony, dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. Ad vocem wypowiedzi czy pytaniu radnego Byliny zgłasza się wicestarosta Janusz Kulimowski, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, panie starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, nie powiem nic nowego. Tak, każdy z nas ma zapisane w kolejce oczekiwania na tą szczepionkę. Nie skorzystałem, nie miałem możliwości do szczepienia. Taki skrót, to S, to jest jesion na zgasie. Dziękuję panu staroście. Zgłoszenie do dyskusji wyraża, zdążył jeszcze wiceprzewodniczący Tomasz Bylina ad vocem. Proszę bardzo, kolego radny. Tomasz Bylina, ad vocem. Nie słyszę. Jestem. Już dobrze, tak? Żeby tutaj nie było źle, panie przewodniczący, zrozumiałem przez kolegów moich radnych, pana starosty, wicestarosty i Mateusza Majewskiego. Nie chodziło mi o to, żeby publicznie się wyspowiadać, bo to oczywiście jest każdego z nas w jakiś sposób sumienie i takie poczucie propaństwowe, prawda, że jeżeli są osoby bardziej utrudnione, to o czym mówi minister zdrowia i rząd, prawda, no to dla mnie powinno być zrozumiałe, że nie wpychamy się w tak zwaną kolejkę, dopuszczając się osobami funkcyjnymi. Przypominam, że jesteśmy radnymi i jak najbardziej powinniśmy czekać na swoją kolejkę. Także to tylko tak informacyjnie, gdyby pan starosta stwierdził, że nie ma takiej wiedzy, żeby ktoś się zaszczepił, to by równie dobrze wystarczyło. Ale dziękuję bardzo za takie szczere odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze wiceprzewodniczącemu rady. O głos dyskusji zgłaszał się już dawno, ale dyskusja przybrała troszkę inne tony i rozciągnęła się w pewnym zakresie. Radny Andrzej Mironiuk, proszę bardzo, kolego radny, udzielam tobie głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście.
Ja na wstępie również powiem, że nie skorzystałem do tej pory i nie skorzystam. Będę czekał na swoją kolej. Mam nadzieję, że wcześniej czy później ona do mnie również dotrze. Panie Przewodniczący, reprezentując Klub Radnych Porozumienie Samorządowe, ja chciałbym tak blokowo zadać dwa pytania. Przy czym w tym momencie nie wiem, czy jest obecny pan dyrektor Szpitala Powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim. Nie, nie widzimy, bo nie był zapraszany, informowany, bo dzisiaj nie było jakby jego spraw, prawda? Rozumiem. To ja w takim razie zadam pytanie, które zadałem. Mam nadzieję, że pan starosta czy panowie starostowie udzielą mi stosownej odpowiedzi. A pierwsze pytanie dotyczy tematu hali sportowej przy Zespole Szkół w Janowie Podlaskim. Mianowicie chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie są działania związane z budową tej hali? To po pierwsze. Po drugie, czy te działania idą zgodnie z ustalonym harmonogramem przyjętym do realizacji? I tak pół żartem, pół serio, kiedy możemy się spodziewać wmurowania kamienia węgielnego pod jej budowę? To pierwsze pytanie. Natomiast drugie pytanie, tak jak już wspomniałem, chciałem zadać panu dyrektorowi, ale być może, że władze powiatu będą potrafili mi udzielić stosownej odpowiedzi. Mianowicie chodzi o fakt dotyczący nieotrzymania w grudniu 2020 roku z Agencji Rezerw Materiałowych urządzeń do tlenoterapii, a więc takich urządzeń, które są pomocne przy leczeniu chorych z niewydolnością oddechową w międzyrzeckich szpitalu. I mam pytanie, czy władzom powiatu wiadome jest, czy pan dyrektor wnioskował po raz kolejny o te urządzenia za pośrednictwem wojewody lubelskiego do Agencji Rezerw Materiałowych? Bo jak sobie przypominam wypowiedź pani rzecznik, to mówiła, że na przełomie grudnia i stycznia takie urządzenia do międzyrzeckiego szpitala trafią. Dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. Czy pan starosta chciałby udzielić głosu, czy raczej pytania będą skierowane do pana dyrektora? Proszę bardzo, zgłasza się pan starosta. Panie przewodniczący, odpowiadając na pytanie drugie, bo w tej kolejności pan radny Mironik pytał, skierujemy odpowiednie pismo z prośbą, aby pan dyrektor Zawada udzielił odpowiedzi, bo nie znam szczegółów, czy wnioskował po raz kolejny i jakie były informacje zwrotne. Także odpowiemy panu radnemu na piśmie na to pytanie. Sprawa dotycząca hali sportowej, no jak pan radny wie, w budżecie na 2021 rok nie było środków na budowę, więc na razie nie mówmy jeszcze o wmurowaniu kamienia węgielnego. Jak państwo wiecie, przez wiele miesięcy toczyły się różne dyskusje, ustalenia z panem konserwatorem. Z tego co wiem, dyrektor jakby już jest na finiszu tych wszystkich uzgodnień. Tam chodziło o sprawy zmiany lokalizacji i tak dalej, bo ta propozycja tego projektu, który pan dyrektor Dubisz przedłożył panu konserwatorowi, nie spełniała jakby oczekiwań konserwatorskich. Ustalono, że lokalizacja po prostu będzie zmieniona, hala będzie w innym miejscu niż pierwotnie było proponowane i na to już pan konserwator zgodę wyraził. Także mówię, będzie to kolejny etap. Będziemy szukać źródeł finansowania tego, no bo jak sobie wszyscy na pewno państwo zdajecie, że no na pewno nie będziemy w stanie budżetu powiatu realizować tego przedsięwzięcia. Także będziemy oczywiście szukali źródeł finansowania i możliwości finansowania tego obiektu, który niewątpliwie jest bardzo potrzebny w szkole Janowie Podlaskie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu, za wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję. Dziękuję, panie starosto. Tak, panie radny, kolego radny Andrzeju, ale ad vocem zgłasza się wicestarosta Janusz Kulimowski. Myślę, że też w tej sprawie, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, panie starosto. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tylko może dopowiem do wypowiedzi pana starosty, która jest jak gdyby pełna, ale
Lokalizacja już jest uzgodniona. Z tego co, te informacje, które otrzymałem od pana dyrektora, lokalizacja, nowa lokalizacja już jest zatwierdzona. Wszystkie jak gdyby procedury zostały już dochowane, a reszta jest tak jak pan starosta mówił. Musi być nowy projekt, który jeśli będzie spełniał oczekiwania i warunki pana konserwatora, zostanie zatwierdzony. Miało to być w najbliższym możliwym czasie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie starosto. Do dyskusji zgłasza się wiceprzewodniczący rady Daniel Dragan. Proszę bardzo kolego radny, udzielam głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni koledzy, ja na początku to chciałbym tutaj właśnie to tak jeszcze wyczuło pozdrowić kolegę Marka Skrzydła, bo wszyscy wiemy w jak trudnych czasach musi sobie dawać radę i tutaj jako radni wyrażamy z nim dużą solidarność, że nie załamał się, tylko zakasał rękawy i w momencie, kiedy jego własny kraj nie daje mu możliwości zarabiania, uczciwego zarabiania pieniędzy, to on nie czekał na jakąkolwiek pomoc, tylko po prostu zakasał rękawy i pojechał zarabiać pieniądze za granicę. Niestety w czasach już wielokrotnie w historii zdarzały się takie sytuacje, że Polacy musieli wyjeżdżać, zarabiać pieniądze, byli patriotyczni, to zawsze do tego kraju wracali i zawsze budowali go na nowo. Więc tutaj ja wyrażam bardzo duży szacunek dla Pucia, bo zawsze mi taka postawa dużo bardziej taką postawę podziwia niż osoby, która zawsze w miesiącu zostaje z tego czy innego państwowego miejsca pracy, które jest tak naprawdę finansowane z naszych podatków. Natomiast ja tutaj bardziej też bym chciał wyprostować parę rzeczy, które pojawiały się w przestrzeni medialnej po naszej ostatniej sesji Rady Powiatu. I tak jak już wcześniej było wspominane o kontroli starostów powiatowych, chciał zwrócić uwagę na jeszcze jedną sprawę. W jednym z artykułów pojawiło się, że ten artykuł dotyczący sytuacji szpitala w Wielkopolskim Podlaskim przyjęty na ostatniej sesji, przygotowany przez wszystkich radnych z różnych opcji, niezależnie czy to z prawa, czy to z lewa, którzy zauważyli problem niedostatecznego finansowania służby zdrowia przez Narodowy Fundusz Zdrowia, został przypisany mi, co bym w tym momencie chciał sprostować, ponieważ takie pojawiły się w przestrzeni medialnym, to była wspólna całościowa inicjatywa, nad którą się pochyliliśmy. Natomiast te artykuły medialne wywołały trochę pytań, które zostały skierowane do mnie jako do radnego, zarówno na moją prywatną skrzynkę mailową, jak i skrzynkę mailową w starostwie. I niestety muszę powiedzieć, że często one też wynikały z takiego nadinterpretacji, ale przede wszystkim przez media państwowe, media ogólnopolskie. My, jak włączymy kanał informacyjny telewizyjny ogólnopolski w swoich telewizorach, to tak naprawdę słyszymy, jak wielkie pieniądze są przeznaczane na koronawirusem. Natomiast to, co właśnie mówiłem na ostatniej sesji, to nie zawsze trafiają do samorządu. I to czasami wywołuje frustrację mieszkańców tutaj naszych lokalnych społeczności, którzy nie do końca wiedzą, jak wygląda dokładne finansowanie służby zdrowia tej, którą my się zajmujemy jako samorządy, a którą zajmują się na przykład państwowe organy. Ja od razu chciałbym powiedzieć, bo to pytanie też również się podkładało, stworzenie oddziału covidowego przez szpital w Brzegu Podlaskim nie było nastawione na zbawianie pieniędzy. Ten oddział przede wszystkim rozwiązywać problemy zdrowotne mieszkańców i ratować życie i ludzi mieszkańców naszego powiatu. Tylko i wyłącznie taka idea powstała kadrze zarządzającej naszym szpitalem, lekarzom, medykom pracującym w tym szpitalu. I to tak naprawdę im się należą po podziękowaniu. Bo wiemy, jak wielką pracę codziennie wykonują walkę z tym koronawirusem. To nieprawda, jak czasami się mówi w telewizji, że samorządy są odpowiedzialne za tą sytuację lokalnej służby zdrowia. I żeby to potwierdzić, ja nie lubię nigdy rzucać słów na wiatr.
skorzystałem z publikacji w Dzienniku Wschodnim, którego dziennikarze przygotowali taki bardzo obszerny i długi artykuł finansowania szpitala w Lublinie, zajmującego się w walku z koronawirusem na targach w Lublinie. I poprosiłem przedstawicieli Wydziału Spraw Społecznych i Szpitala Rzeki Podlaskiej o porównanie samych procedur, samych kategorii kosztów, jakie oni ponieśli przy tworzeniu oddziału covidowego. Na podstawie tych informacji sama aplikacja, przygotowanie szpitala tymczasowego na targach kosztowało 17 milionów złotych. 13 milionów złotych kosztował to sprzęt, który jest tam wydatkowany, 12 milionów wykazała Agencja Rezerw Materiałowych. To był sprzęt właśnie z Agencji Rezerw Materiałowych. Szpital w Międzyrzecu, żeby stworzyć oddział covidowy, poniósł wydatki w wysokości 13,5 tysiąca złotych. I to już pokazuje, jaka to jest skala. I tak naprawdę my tutaj dziękuję koledze radnemu Andrzejowi Mieronikowi, że kolejny raz zaczepił ten temat, który poruszał na wcześniejszych sesjach. Wiesz, to po prostu pokazuje szpital, który nie do końca funkcjonuje, dostaje ogromne środki, natomiast my, kiedy nadchodzi i walczymy do epidemii koronawirusa, jesteśmy pomijani, bo ja myślę, że pani rzecznik to trochę było kupienie czasu. Natomiast to, co pragnę też właśnie podkreślić, do tej pory w szpitalu w Międzyrzeczu było hospitalizowanych na oddziale covidowym 70 osób. My udzieliliśmy pomoc 70 mieszkańcom powiatu Beskidzkiego. Jest to ogromny wydatek, który kosztujący szpital na targach gminy było zaledwie 30 osób. To, że mieszkańcom czasami wydaje się, że my nie potrafimy gospodarować ogromnymi pieniędzmi, wynika z tego, że naprawdę na zwalczanie tej samej choroby i na te same procedury dostajemy zupełnie inne pieniądze. I teraz za tak zwaną gotowość dobową łóżka zwykłego otrzymuje 100 zł na tym oddziale covidowym, natomiast w Lublinie jest to 8,2 zł. Łóżko respiratorowe, czyli z respiratorem, jest wyceniane przez NFZ u nas na 200 zł, a na 3773 zł. Więc to pokazuje, że tak naprawdę my na tym nie zarabiamy. My często właśnie naszymi decyzjami my nawet uzupełniamy te wszystkie braki, ponieważ my nie czekaliśmy na refundację z NFZ-u. Podjęliśmy decyzję o tym, żeby nie refundowane przez NFZ przekazać do dyspozycji naszego szpitala powiatowego. Więc tu właśnie w ten sposób zwracam się do wszystkich mieszkańców powiatu belskiego. Staramy się mocno wykorzystywać te wspólne środki i to, co robimy, to przede wszystkim w miarę tych środków są działania, które mają na celu ratować życie i zdrowie mieszkańców. W żaden sposób na tym zarabiać, więc mam nadzieję, że wszystkie pytania, które były zadawane przez mieszkańców powiatu, który w ten sposób chciał podkreślić, że własna sytuacja szpitala to nie jest wina NFZ-u, to nie jest wina Ministerstwa Zdrowia, tylko wina źle zarządzającej kadry. Naprawdę w miarę tych możliwych stronnych środków staramy się wykorzystać i jak najlepiej spełniać naszą funkcję. Dziękuję bardzo i jeszcze raz dziękuję koledze radnemu za wystąpienie, za oświadczenie. Zamykam. Do głosu zgłosił się radny Arkadiusz Maksymiuk. Czy to jest powtórne zgłoszenie się do głosu, czy przypadkowe zgłoszenie? Kolego radny? Nie, przypadkowe, panie przewodniczący, dziękuję. Okej, proszę bardzo, udzielam głosu. No bo już raz był kolega radny przy głosie, myślałem, że wszystkie tematy wyczerpał, nie było to ad vocem, więc być może przypadkowe kliknięcie. Mam prawo się domyślać różnych rzeczy. Proszę bardzo. Miałem zamiar po wypowiedzi pana radnego Tomasza Byliny, kolegi tutaj ad vocem powiedzieć, ale już poczekałem cierpliwie. Otóż
Szanowni Państwo, koledze Potomku, dobrze, że troszeczkę się zreflektowałeś i próbowałeś sprostować swoje wcześniejsze pytania. Uważam, że naciskanie przez stronę publiczną na kogokolwiek, czy ma się zaszczepić, czy ma się nie zaszczepić, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, to jest naprawdę prywatna sprawa. Proszę zrozumieć, że każdy ma swoje ciało, tak jak tu były protesty, tak? I akurat te hasło bym chętnie zastosował do tego, że każdy ma swoje ciało i ma prawo powiedzieć, że chce szczepionki albo nie chce szczepionki. Przyczyni się do tego panelu, jeżeli ją na poprzednich sesjach mówiłem o tym, że wdychamy własne kolejny tych maseczkach. Dzisiaj co, maseczki nie pomagają? Czy to znaczy, że szczepienie nas uratuje? A co będzie po szczepieniu? Jeśli szczepienie nas nie uratuje, to zostanie nam tylko może taki napis z historii, że ludziom zgotowali ten los. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. No i wywołał kolega poprzez funkcję ad vocem radnego Tomasza Bylinę, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego radny. Czy radny Bylina nas słyszy? O, już. Uciekło mi dzieci. Okej, okay, jesteś. Panie przewodniczący, oczywiście dziękuję za udzielenie głosu. Możliwości wypowiedzenia się tutaj do Arka Maksymiłka, naszego kolegi serdecznego. Otóż oczywiście zgadzam się. Czy ktoś się zaszczepi, czy ktoś się nie zaszczepi, czy jest w grupie 0, 1, 2, 3, ile jeszcze tej grupy by nie było, to jest oczywiście jego zdanie. Jego zdanie, jego, tak jak powiedziałem, sumienie. Ja z tej pozycji nie będę namawiał ani do tego, więc ponieważ nie czuję się upoważniony przez nikogo i tak samo nie zdradzę, jaka będzie moja decyzja. To jest po pierwsze. Natomiast po drugie, zadając to pytanie panu staroście, zaniepokoił mnie fakt, że jeżeli byłaby na przykład próba zaszczepienia, tak, obejścia tego prawa, o czym mówił minister zdrowia, że w pierwszej kolejności, wiadomo, lekarze, ci, którzy działają na bezpośrednim froncie, tak, walki z tym COVID-em, lekarze, pielęgniarki itd. Oczywiście znamy z mediów, więc interesował mnie fakt, czy ktoś, wykorzystując swoją władzę, w cudzysłowie, no bo jakoś my możemy mieć władzę jako radni, prawda? Za 3 lata będą wybory i nas i tak mieszkańcy zweryfikują. Jeżeli oczywiście będziemy dalej chcieli startować do rady powiatu. Natomiast o to mi właśnie chodziło, powtórzę, żeby jeżeli ktoś ma jakąkolwiek władzę, żeby nigdy nie próbował obchodzić poza kolejką. O to mi właśnie chodziło, jeżeli pan starosta potwierdził i kilku moich kolegów też to potwierdziło, więc w takim razie tym bardziej im za to dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. W trybie zwykłym o głos prosi Mariusz Filipiuk. Proszę bardzo, kolego starosto, udzielam głosu. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Pozwoliłem sobie poczekać do końca, bo nie wiedziałem, czy jeszcze ktoś z państwa radnych będzie miał jakieś pytania, a chciałem odnieść się do kwestii kontroli, jak również do kwestii tego artykułu, który przez znanego wszystkim państwu autora został napisany. Proszę Państwa, do kwestii artykułu w ogóle nie będę się odnosił, bo ten artykuł świadczy tylko i wyłącznie o rzetelności tego pana, który ten artykuł napisał, o takiej prawdziwej rzetelności dziennikarskiej. Pozwólcie Państwo, że ja odniosę się do kwestii samej kontroli, jak również do tej dyskusji, która przez Państwa była wywołana. Proszę Państwa, więc tak jak pan przewodniczący Mariusz Kiczyński na samym początku poinformował Państwa, 4 grudnia 2020 roku wpłynęło do nas wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli, która
regionalną izbą obrachunkową. Była to oczywiście standardowa kontrola, która co 4 lata jest prowadzona w jednostkach samorządu terytorialnego. Proszę Państwa, my mieliśmy 30 dni na to, aby ustosunkować się do tego wystąpienia i w dniu 31 grudnia odpowiedzieliśmy na to wystąpienie pokontrolne. Nie wnieśliśmy żadnych zastrzeżeń do tego wystąpienia. Było pytanie z Państwa strony, dlaczego Rada nie była poinformowana. No Szanowni Państwo, 31 grudnia jest to pierwsze nasze spotkanie sesyjne, a chcieliśmy przekazać Państwu komplet dokumentów, czyli wystąpienie pokontrolne łącznie z odpowiedzią, która została przygotowana do Pana Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej. Więc Szanowni Państwo, oczywiście tutaj, tak jak powiedział Pan Przewodniczący Kiczyński, że miał zbyt mało czasu, słuszna uwaga. Obiecuję Państwu, że w kolejnym, kiedy będą powiedzmy następne sytuacje takie, będziemy starali się przekazywać Państwu te informacje niezwłocznie i na bieżąco. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do zapoznania się z protokołem, jak również z wystąpieniem pokontrolnym. Ja jako przewodniczący zarządu oceniam tę kontrolę bardzo dobrze. Na koniec kontroli przewodnicząca zespołu w obecności pani skarbnik spotkaliśmy się w trójkę, aby podsumować tą kontrolę. Pani przewodnicząca zespołu z wielkim zadowoleniem poinformowała nas na temat jakby prowadzonej gospodarki finansowej w starostwie powiatowym. Gospodarka prowadzona jest rzetelnie, gospodarnie, odpowiedzialnie. Drodzy Państwo, powiem więcej, chciałem w tym momencie bardzo serdecznie podziękować pani skarbnik, pani Elwirze Harelicz, jak również i byłej pani skarbnik, pani Krysi Lasuk, bo to jakby one kierowały tym wydziałem finansowym, jak również gorące podziękowania kieruję w stronę pracowników Wydziału Finansowego za ogrom pracy, które włożyły i składają każdego dnia. A to, proszę Państwa, że są jakieś zalecenia, to bardzo dobrze. My tą kontrolę też traktujemy jako pewien instruktaż. Jest to forma i instruktażu i dla pani skarbnik, i dla pracowników wydziału, jak również dla nas, dla zarządu. Także drodzy Państwo, zachęcam do zapoznania się z protokołem. Jeżeli zapoznacie się z tymi dokumentami, to sami ocenicie wiarygodność tego artykułu, który wczoraj pojawił się we wspólnocie. Ja rozumiem, że najprawdopodobniej niektórzy Państwo nie mają już o czym pisać, po prostu próbują szukać sobie tanich sensacji. Zapewniam Państwa, że nic złego tu się nie wydarzyło. Zresztą bardzo chętnie możemy do tej rozmowy wrócić, jeżeli zapoznacie się Państwo z protokołem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na początku również Marek Sulima tutaj kierował słowa podziękowania do zarządu. Ja również, Marku, dziękuję Ci za dobre słowo, dziękuję Ci za wsparcie, jakie zawsze ja osobiście mogłem liczyć od Ciebie, jak również kontrowie zarządu. Analizuję, czy były jeszcze jakieś pytania. Na pozostałe chyba odpowiedzi udzieliłem. Gdyby jednak okazało się, że czegoś nie wynotowałem, to ewentualnie jestem do dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Starosto. W trybie ad vocem głos do dyskusji zgłasza radny Marek Kuściński. Proszę bardzo, kolego radny, udzielam głosu. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałbym zadać pytanie, bo na tej sesji przysłuchiwałem się dosyć uważnie i otrzymałem sprzeczne informacje. Z tego, co pan przewodniczący był uprzejmy nam powiedzieć, dokument z Regionalnej Izby Obrachunkowej pan przewodniczący otrzymał 12 stycznia. Natomiast przed chwilą pan starosta poinformował nas,
że taki dokument został złożony w Radzie 31 grudnia ubiegłego roku. Więc pytanie moje jest takie, kiedy tak naprawdę ten dokument został złożony w Radzie Powiatu? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja już odpowiedzi udzieliłem, więc nie będę się powtarzał. O głos prosi starosta Marysz Szymkuk. Proszę bardzo, kolego starosto. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Raz jeszcze odpowiadam, żeby było to dobrze zrozumiałe. Proszę państwa, 31 grudnia ubiegłego roku my skierowaliśmy odpowiedź do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne. A wystąpienie wraz z naszą odpowiedzią zostało wczoraj przekazane do, na ręce pana przewodniczącego Rady Powiatu. Powtarzam, wczoraj zostało przekazane. Termin, proszę państwa, na udzielenie odpowiedzi do Regionalnej Izby Obrachunkowej mieliśmy do 4 stycznia, ale odpowiedzi udzieliliśmy w Sylwestra. Jeszcze jeżeli jestem przy głosie, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, proszę, bo umknęła mnie ta kwestia. Chciałem państwa poinformować, że 31 Sylwestra został już podpisany akt notarialny. Formalnie jesteśmy już właścicielami, no będziemy jak przekażemy środki, więc albo jeszcze dzisiaj, jeżeli zdążymy, najpóźniej jutro przekażemy miastu te środki, które są formą jakby dopłaty do tej transakcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie starosto. Szanowni państwo, koleżanki i koledzy radni. Tak, pani skarbnik się zgłasza, bo nie widzę. Dobrze, chciałem już zakończyć punkt 7 dyskusję, ale na dziś zgłasza się pani skarbnik, a ja tutaj nie mam jej dyskusji, ale już widzę na ekranie. Proszę bardzo, pani skarbnik Elwira Chalewicz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, chciałbym bardzo podziękować panu staroście za podziękowania złożone na moje ręce za pracę całego Wydziału Finansowego. Protokół pokontrolny i wystąpienie pokontrolne jest obszerne. Zachęcam do zapoznania się. W razie pytań służę odpowiedzią merytoryczną na to wszystko. Wystąpienie pokontrolne zawiera trochę nieprawidłowości wymienionych przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Chciałabym państwa zapewnić, że żadne z tych nieprawidłowości nie ma wpływu na gospodarkę finansową powiatu, która, tak jak pan starosta powiedział, jest prowadzona rzetelnie, a dyscyplina finansów publicznych też nie została naruszona w żadnym z tych przypadków. Także są to nieprawidłowości wynikające ze zwykłego funkcjonowania starostwa jako jednostki organizacyjnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani skarbnik. Szanowni radni, zamykam punkt 7. Otwieram punkt 8, zamknięcie obrad. Zamykam 32 sesję Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Dziękuję bardzo wszystkim za udział. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.